Proszę Państwa, oświadczenie i komunikaty pana Kozienda. Szanowni Państwo, trochę się rozgadałem, a sprawa jest ważna. 13 października odbędzie się 18. Memoriał Bogdana Łosika. Proszę Państwa, można się zapisywać. Jest to bieg uliczny od bramy głównej Huty do Arki Pana. Jest około 4 km, prawie wszystko z góry. Można się opatrykować. Ale prosiłbym Państwa, bo większość uczestników to jest młodzież. Bardzo dobrze, że ta młodzież biegnie. Byście Państwo zaktywizowali, kto może swoimi kanałami, swoje dzieci, wnuki, żeby tam uczestniczyły. Oczywiście, proszę Państwa, jest taka sprawa, że jest to impreza składkowa. Organizatorzy pisali do pana prezydenta, ale nie jest to możliwe dofinansowanie, chociaż chcę Państwu powiedzieć taką rzecz, że zabezpieczenie tego biegu kosztuje 30 tysięcy. Oczywiście ZIPIK wymaga takiego zabezpieczenia, ale to zabezpieczenie robi firma, a firma bierze. Po prostu bierze. No, to jest to duża kwota, żeby tym uczestnikom te nagrody kupić. No i żeby uczcić tych ludzi, którzy dzisiaj mogli wyżyć, nie rozliczając nikogo. Niestety stało się, trzeba to uszanować. Państwo Łosikowie co roku przychodzą już się często im w ręce, prawda, ale wspominają. Są ważne rzeczy w tym kraju i w tym mieście i oczywiście pęd jest, ale trzeba też pamiętać. Gdyby ktoś mógł, nie wiem, z firmy, od siebie do Solidarności Publicznej dać swój datek, mile widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może ja najpierw. Proszę Państwa, tylko informacja, opinia pana prezydenta w sprawie poprawki wniesionej przez panią Barbarę Nowak wygłoszona publicznie przez pana miał prezydenta Kutepową, dotarła do nas dopiero 15.20, więc to tak, prośba do pani prezydenta Kuterby, żeby te rzeczy były robione przed rozpatrywaniem tego punktu. Teraz pisemnie. Właśnie, dobra. Bardzo proszę pan radny. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowna Rado, pozwolę sobie wygłosić komunikat także w imieniu pana radnego Pawła Sikorskiego. 23 września odbywa się spontanicznie organizowany przez przyjaciół małego chorego Karolka fest rodzinny, którego celem jest zebranie środków finansowych na jego pilną i potrzebną rehabilitację. Nie są to wielkie środki finansowe, mówimy o kwocie 8 tysięcy złotych. Ponieważ w ramach tego festynu odbywał się także turniej kucharski, w którym wystąpi drużyna z pracowników Dekatlonu, artystów, ale także radnych. A jest już tak, niestety, że w kilka różną podróżnych przy różnych okazjach radnego Ścigalski z Urynowiczem, to bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ niestety 3 września będziemy grać w bardzo szybkiej sprawie, a o relatywnie niewielkie pieniądze. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie miał wystarczającego zapału, by spotkać się z nami na stadionie Krasusa o godzinie 14 w Wojewódzie, to przynajmniej liczymy na udział w aukcji bądź w tym, że zechcą Państwo jakimiś środkami finansowymi tego małego Karola wesprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Pan Paweł. Nie w tej sprawie. Szanowni Radni, w informacyjny 1 września odbył się turniej piłkarski Układ Prezydenta Miasta i Komendanta Straży Miejskiej. Zajęliśmy zaszczyty na 8 drużynów na miejsce. Dziękuję wszystkim za... Tak, otrzymaliśmy malutki puchary, który wręczyłem na ręce pana przewodniczącego. Kolejna informacja, tą sobotę również przy okazji współpracy również z firmami i podmiotami gospodarczymi ZIS organizuje taki bieg Kraków Business Run. To jest przy współpracy z Fundacją Jaśka Meli. Jest zbierana też są pieniądze na protezę.
tutaj biorą udział. To jest oczywiście wielka dla firm prywatnych, dla podmiotów gospodarczych, dla nas też wspierają pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kibicować możemy. To jest wielka, może być dobrze. Dziękuję bardzo. To jest sprawdzenie głosu. Bardzo proszę Państwa, Radnych Obywatelskich. Sprawdzenie obecności. Pani Radna Basara, sprawdzenie obecności. Czy ktoś jeszcze jest w trakcie? Jeśli nie, zamykamy proszę wynik naszej grupy. Pan radny Filip jest nieobecny. Pani radna Jadu jest nieobecna. Pan Sławek Witasz jest nieobecny. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 54. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta. I bardzo proszę Państwa radnych o przyjście na sesję nadzwyczajną.